Witam, Tomasz Wrublewski. Wracamy z Wolnością w Remoncie. Nieco rozbudowaliśmy nasz kanał. Do oryginalnych remontów dojdą teraz kolejni twórcy. Otwarci też jesteśmy na każdego, kto chciałby dołączyć do naszego zespołu. W linku znajdziecie Państwo szczegóły, jak to zrobić. I z góry też dziękujemy za wsparcie nas na Patronite. Czasem drobne rzeczy potrafią wybić nas z takich złudzeń normalności. Mnie do tego nowego sezonu natknął raport Banku Światowego. To jest prognoza na rok 2024, która zaczyna się od dość znamienitych słów. Świat stoi w ogniu. Żyjemy w epoce wyzwań, którym nie jesteśmy w stanie podołać. Instytucja, której misją jest nieść otuchę, która ma kredytować nawet najbardziej ambitne pomysły na Ziemi, publikuje raport, który nas Zaczyna odzierać już ze złudzeń. Co takiego się wydarzyło? Co sprawiło, że Bank Światowy, który widział niejedną ludzką strategię, traci nagle nadzieję? Jakież to wyzwania przerastają nasze banku możliwości? Z czym przychodzi nam się mierzyć, z czym nasi dziadowie, ojcowie nigdy nie mieli do czynienia? Świat oczywiście mógłby być lepszym miejscem do życia. Pytanie tylko, z czym go porównujemy? Kiedy ten świat był lepszy? Kiedy wyzwania były mniejsze, a świat bardziej sprawiedliwy? Kiedy wielcy tego świata nie wykorzystywali maluczkich? Kiedy bogaci byli szczodrzy, a podwładni nie mieli powodów do narzekania? Kiedy? Nie ma idealnego świata. Nie istnieje coś takiego jak pełna równość, pełna sprawiedliwość i tak myślę po prawdzie, że nigdy nie było lepszego świata. Żyjemy w najlepszym ze wszystkich światów. Popatrzmy. Głód. Wszędzie na Ziemi został praktycznie wyeliminowany. Może z wyjątkiem takich miejsc, gdzie jeszcze toczą się jakieś wojny czy jakiś oprych despota rządzi. Naszym większym zmartwieniem jest nadprodukcja żywności niż jej brak. Śmiertelność dzieci jest najniższa w historii. W ciągu niespełna trzech dekad spadła o ponad połowę z 12,5 miliona do niespełna 5 milionów do 2019 roku. Są oczywiście ludzie, którym się w życiu nie powiodło. Mamy 660 milionów. Ludzi, którzy żyją poniżej granicy ubóstwa, ale to znowu jest trzykrotnie mniej niż 30 lat temu, mimo że oczywiście na Ziemi jest nas znacznie, znacznie więcej. Wciąż jakieś 165 milionów yy, dzieci zmuszane jest do pracy, to jest jakieś 5% całej ich populacji, ale 20 lat temu to było 23%. W 1820 roku tylko 12% ludzi na świecie potrafiło czytać i pisać. Dziś tylko 14% nie potrafi czytać. Mimo to defetyzm, poczucie historycznej niemocy są wszechobecne. Od wspomnianego Banku Światowego po media, od polityków po aktywistów. Żyjemy w przekonaniu, że idziemy na dno. Skąd się to wszystko bierze? Skąd ten strach i przerażenie? Uczeni studiujący przełomowe momenty w dziejach ludzkości te rewolucje, powstania, bumy, zapaści gospodarcze. Zwykle szukają źródeł wielkiej zmiany w historycznych trendach czy takich długotrwałych procesach społecznych, które wyprzedzają te dramatyczne zdarzenia o kilkadziesiąt, czasem o kilkaset lat nawet. Wybitny historyk gospodarczy Robert Allen, gigant, jeżeli chodzi o dzieje rewolucji przemysłowej, pisał, że rewolucja industrialna została poprzedzona zawirowaniami 50 lat wcześniej na rynkach energii. Historyk jak John Ney tłumaczy boom gospodarczy na przełomie XVIII i XIX wieku powstaniem stabilnych instytucji. Wszystko od sądownictwa po banki i urzędy regulacyjne. Jeremy Black twierdzi, że krytyczna dla wzrostu była tutaj demografia i dalsza urbanizacja że to spowodowało boom. Przełomowa praca w tej materii to jest książka holenderskiego historyka kiedyś już go cytowałem Joela Mokyra. A Culture of Growth. Mocker dowodzi, że na długo przed maszyną parową i eksplozją demograficzną XIX wieku, zmiany zachodziły już w sferze kulturowej. Republika listów, jak pisał Mocker, o debacie epistularnej, o wymianie myśli, która sto lat przed rewolucją pochłaniała największe umysły ówczesnego świata. Ludzie jak Edmund Burke, Darwin, Francis Bacon, Isaac Newton, w poszukiwaniu naukowych odpowiedzi na egzystencjalne problemy, tworzyli środowisko idei. Środowisko, które, te idee, które z czasem przenikały w głąb społeczeństwa. Kultura idei. Czwórka współczesnych ekonomistów, idąc tym tropem, przeanalizowała zawartość 173 tysięcy książek, które zostały wydrukowane w Anglii między 1500 a 1900 rokiem i śledziła najbardziej nośne, popularne dla swojej epoki terminy. Pokazali, jak na przestrzeni lat rosło wykorzystanie wtedy słów kojarzonych właśnie z postępem, innowacjami, rozwojem. Całkiem ostatnio John Bernard Murdoch wykonał analogiczną pracę, to jest zrobione już na bazie Google Gram Viewer. Przeanalizował trendy słowne za ostatnie pół wieku no, czy 60 lat, i okazuje się, że częstotliwość występowania terminów tych postępowych, związanych z postępem, poprawą i nadzieją spadła spadła tym razem o jakieś 25% w ciągu tych ostatnich 60 lat. Kilkukrotnie natomiast przybyło ostrzeżeń przed czyhającym nas niebezpieczeństwem, takich wskazań, yy, zbędne ryzyko, nie, nie idźmy tam, nie próbujmy, grozi nam katastrofa. Niezależnie mamy takie potwierdzenie trendu, które znajdziemy w naukowym ekonomicznym opracowaniu Price Waterhouse które zauważa, że wartość inwestycji wysokiego ryzyka mimo Rosnącej w sumie koniunktury przez ostatnie 5 lat spadła prawie o 10%. Spadła już teraz i nie powróciła już tak naprawdę od czasów kryzysu 2008. Defetyzm, rezygnacja, demonizowanie przeciwności stały się znakiem rozpoznawczym naszych czasów. Zresztą nie tylko w literaturze, nie tylko w mediach, gospodarce, ale przede wszystkim widzimy to. W polityce. Pamiętacie Państwo, jak to zachodni politycy odradzali Ukrainie, żeby broniła swojego kraju? Dogadajcie się, może oddajcie im Krym, wszystkim nam le będzie lepiej. A potem pamiętacie, ileż to mieliśmy hamletyzowania w sprawie uzbrojenia. Teraz rozważania wokół zamrożonych rosyjskich funduszy, których Europa jednak nie chce przeznaczyć na pomoc dla Kijowa. Gdyby współczesnym politykom kazać mierzyć się z wrogiem, powiedzmy pod Agincourt w 1415 roku, z pięciokrotnie większymi wtedy siłami Francuzów, to myślę, że radziliby królowi Henrykowi V, żeby jak najszybciej uciekał na północ. Nie ryzykuj. A co by ciekawe, poradzili Stefanowi Żółkiewskiemu w 1610, kiedy ten ze swoimi sześcioma tysiącami zbrojnych stanął o podal 30 tysięcy armii. 70 lat temu George Kennan w długim, sławnym liście, telegramie z Moskwy, pisał, że wynik zmagań z Zachodu z Sowiecką Rosją zależy od wigoru społeczeństwa, zdolności do rozwiązywania wewnętrznych problemów, większej pewności siebie, dyscypliny, morale i ducha wspólnoty naszego narodu. Jeżeli nie możemy porzucić fatalizmu i obojętności w obliczu niedociągnięć naszego własnego społeczeństwa, no, to Moskwa na tym skorzysta. Myślę, że dzisiaj Kenan nie znalazłby w naszym społeczeństwie takiej witalności, nie znalazłby tej odporności. Społeczeństwa, które niegdyś potrafiły się zmobilizować, skoncentrować i zjednoczyć wobec jednego wspólnego planu. Dziś te społeczeństwa są kłębkiem niepokojów i politycznej hipochondrii. Nie ma na to jednej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Starzejące się społeczeństwa z natury rzeczy są znacznie ostrożniejsze i unikają poważnych ryzyk. Także demografia to z pewnością jedno. Kolejny powód to przesyt. Na pewnym poziomie dobrobytu i takiego poczucia bezpieczeństwa, społeczeństwa zatracają swoją dawną czujność. Nie starcza już im wyobraźni, że. Rosyjski imperializm może być takim samym zagrożeniem, równie dobrze może nas dotknąć wszystkich, tak jak niegdyś dotknął nas faszyzm i Niemcy. Leftolstoy w wojnie i pokoju ustami Piotra Bezuchowa, który, jak pamiętamy, we francuskiej niewoli doznaje duchowego przemienienia, wypowiada dość znamienite słowa. Piotr nauczył się nie umysłem, ale całą swoją istotą, swoim życiem, że człowiek. Jest stworzony do szczęścia, że szczęście jest w nim, acz wszelkie nieszczęścia nie pochodzą z braku, ale z nadmiaru dobrobytu. Dobrobyt ogłodzony z wiary, wartości wyznaczających cel w życiu, bardziej niż niedosyt odbiera nam wolę walki, wolę, wolę chcenia, tego chcenia, bez którego nie sposób wyznaczać sobie drogę do szczęścia, skoro nie bardzo wiemy, czym to szczęście. Ma być. Niemiecki poeta Henryk Heine, zapytany swego czasu, dlaczego ludzie nie budują już takich jak niegdyś wspaniałych katedr, miał odpowiedzieć: Ludzie w dawnych czasach mieli przekonania. My współcześni mamy tylko opinie. A do wzniesienia gotyckiej katedry potrzeba czegoś znacznie więcej niż tylko opinii. Budowa katedry w notre Dame trwała 180 lat, w Kolonii 632 lata. Teraz zastanówmy się, czy nasze wyobrażenia o tym, co jest ważne dla ludzkości, są dziś na tyle silne, na tyle spójne, żebyśmy stawiali nasze katedry? My nie możemy nawet postawić CPK, nie możemy spiąć tego wszystkiego, żeby wybudować lotnisko z prawdziwego zdarzenia, bo każdy ma tutaj swoje opinie, które jedynie oddają nasz stan ducha, to zniechęcenie i zwątpienia a to będzie za drogo, a to mieszmy zamiary na możliwości, chora gigantomania, po co komu katedry. I tu wracamy do fundamentów zachodniej cywilizacji. Co określa nam w życiu cel? Szczęście. Kiedy człowiek może być szczęśliwy? Arystoteleska Eudaimonia, podobnie jak Biblia, czy pięć ksiąg Tory, nie definiowała szczęścia jako... Takiej indywidualnej satysfakcji. Prawdziwy, szczęśliwy człowiek to nie jest ktoś, kto zdobył, powiedzmy, nie wiem, wymarzoną torebkę Hermesa, czy dosiadł własnego wreszcie Harleja. To są tylko chwile. To są momenty przyjemności. Szczęście to dobrze przeżyte życie. Jak dobrze przeżyć życie? No, przede wszystkim trzeba wiedzieć, co to jest dobro. Dla Arystotelesa, ojca zachodnich wartości, dobro nie było czymś indywidualnym, subiektywnym. To nie, nie było coś, co sobie każdy wymyśli i mógł na tym poprzestać w życiu. Dobro, dobro dla Arystotelesa było stwierdzeniem obiektywnego faktu. Coś było dobre, jeżeli spełniało swój cel. Tak jak dobry zegarek nie jest dobry, bo jest ze złota, ale dlatego, że wskazuje dobrą godzinę. Cytat z Bena Shapiro, wspaniałej książki Prawa strona historii. Oczywiście polecam. Co robi dobry człowiek? Dobry człowiek działa zgodnie z rozumem, czyli zgodnie z przeznaczeniem tego rozumu. Rozum służy do czego? Do zgłębiania świata. Po co ktoś ma zgłębiać świat? Bo lepsze rozumienie pozwala nam poprawić nasze najbliższe otoczenie. Po co mamy poprawiać nasze? Otoczenie, dlaczego nam na tym ma zależeć, bo w tym zasadza się nasze bezpieczeństwo. Człowiek może być bezpieczny tylko w grupie. Tak zostaliśmy stworzeni, tak zostaliśmy zaprojektowani. Wiktor Hanson w porywającej książce Umierający Obywatel przypomina, że jednostka, niezależnie jak silna, sama w tym świecie nie podoła, nie przetrwa. Granicą naszej wielkości granicą naszych talentów, są granice rozwoju naszej wspólnoty. Nieprzypadkiem największe talenty rodzą się w wielkich państwach. Stąd dążenie do szczęścia zawsze będzie musiało uwzględniać rację państwa, narodu i zdobywania uznania w naszym najbliższym otoczeniu. Rzecz w tym, że świat i otoczenie cały czas się zmieniają, legają zmianom. Także nasz umysł też musi podążać za tym i musi dostosowywać się do tych nowych realiów. Skąd mamy wiedzieć, czy mimo to nie popełniamy błędów, czy postępujemy dobrze, skoro świat się zmienia. Nigdy do końca tego nie będziemy wiedzieli. Dlatego też popełniamy błędy. To jest część naszej natury. Pozostaje nam tylko pamiętać i żyć świadomości, że te wszystkie katastrofy, największe w dziejach naszej cywilizacji, w ten czy inny sposób wiązały się z porzuceniem praw naturalnych, tych wszystkich praw, które od zarania rządzą człowiekiem. Bezpieczeństwo wspólnoty państwa to jedno. Dalsze to prawo do życia, prawo do szczęścia, prawo do własności prywatnej, do religii. Dalej pewnie nie unikniemy błędów, ale przynajmniej łatwiej wyznaczyć, że będziemy mogli sobie w życiu cele. Koncepcja prawa naturalnego zajmowała myślicielom od zarania, cywilizacji mnóstwo czasu, to jest Platon, Arystoteles, Seneka w starożytnym Rzymie, święty Augustyn, święty Tomasz Z Akwinu. Ale też, jeżeli sięgniecie Państwo po bardziej współczesnych myślicieli, chociażby takich autorów jak Władysław Tatarkiewicz, w traktacie o szczęściu, w swoich rozważaniach o prawie do szczęścia, stawia warunek, nie być gełganem dla innych. Inny myśliciel, też współczesny, Bertrand Russell, którego nie można posądzić o konserwatyzm. O podboju szczęścia pisze: Sekret szczęścia jest bardzo prosty. Niech twoje zainteresowania będą jak najszersze, i niech twoje reakcje na rzeczy i osoby z góry będą przyjazne. Ten nasz wielki projekt cywilizacyjny, wiecznie udoskonalany, zmieniany, wyrósł z prostych fundamentalnych wartości moralnych. One się ciągną od starożytnych Aten przez Jezolimę, Rzym, Londyn, po Filadelfię, znowu po Rzym. I po pierwsze traktaty Wspólnoty Europejskiej, ale te wtedy spisane jeszcze przez Roberta Schumana. To długa, kręta droga przez niezliczone rafy ludzkich słabości i dewiacji, gdzie po burzach historii nadchodziło przebudzenie. Za każdym razem silniejsi, na nowo interpretowaliśmy nasze fundamentalne wartości, nasze prawa moralne w nowych już okolicznościach świata. I tak starożytni Grecy dali nam istotę prawa. Judaizm dał nam wymiar moralny, chrześcijaństwo, chrześcijaństwo dało nam koncept łaski, bezgraniczne dobro. To wszystko zostało rozsmarowane, ten starożytny moralny koncept, rozprowadzony po wszystkich kontynentach i dał sens istnienia kolejnym dziesiątkom generacji. To była determinacja Karola Młota w 732 roku pod potiem który odpychał potężnych Saracenów od zachodniego świata. To jest wezwanie Urbana II i synod w Clermont, rozpoczynający pierwszą wyprawę krzyżową, mm. gdzie w poszukiwaniach grobu Chrystusa łączyli się tysiące rycerzy, arystokratów, chłopów, mieszczan. Potem Magna Carta, pierwsza wielka karta zachodnich swobód, podpisana przez króla Jana w 1200. 15 roku, która wyznaczała granice władzy monarchicznej. 1648 rok, po trzy latach krwawej wojny religijnej, mieliśmy traktaty wesfalskie, które ustanowiły pokój i w mądrości swojej przyznawały narodom prawo do własnej religii. 1688 rok, przez Anglię przetacza się Świetlana Rewolucja, której znakiem rozpoznawczym będzie dzieło Johna Locke'a o to list o tolerancji. I wreszcie amerykańska deklaracja niepodległości, uwieńczona pierwszą demokracją parlamentarną, napisana w duchu praw naturalnych i otwierająca drogę nie tylko do demokracji, ale do współczesnej naszej zachodniej cywilizacji. Politycy i publicyści zwykle nie pomni długiej historii zachodniego systemu wartości, istotę naszej europejskiej moralności sprowadzają do demokracji, tolerancji, praw człowieka wszystko to oczywiście są wspaniałe cnoty i wspaniałe narzędzia, ale to są tylko cnoty i narzędzia. Francuski historyk Pierre Rostandon w swojej książce Dobre rządy pisał, że demokracja to jest układ, układ, a nie ideologia, układ, w którym ludzie wybierają lub obalają rządy. I bardzo przestrzegał przed fetyszyzowaniem demokracji. Jak pisał: Wartości to jest coś, czym ludzie w demokracji kierują się dokonując wyborów. Demokracja to nie ideologia, która sprawia, że ludzie mają wartości. Przypisywanie narzędziom wartości mające zastąpić starożytny system moralny to taki bardzo innowatorski koncept zrodzony jeszcze w postmodernistycznych rozważaniach akademików, czy, no, ale też po części obrad gabinetu Komisji Europejskiej. Podobnie zresztą, jak nie ma czegoś takiego jak wartości tylko europejskie. Europejskie wartości kontra wartości amerykańskie. Nie ma dwóch różnych dróg do zachodniej cywilizacji. Jest jedna, ta, którą starałem się tutaj opisać, którą naszkicowałem pokrótce, ale nie można tej opowieści traktować wyrywkowo. Pozbawiać jej na przykład ateńskich zmagań o własną konstytucję. Zapominać znaczenia żydowskich doznań religijnych, czy, czy negować znaczenia chrześcijan dla demokracji i dla praw człowieka. Świat zachodni, zachodnia cywilizacja to jest jedna spójna opowieść. System wartości, który dążąc do perfekcji od wieków jest ściśle powiązany z każdym z jego kolejnych etapów. Każdy etap naszego rozwoju składa się na tą całość. Tolerancja według y, ojca samego konceptu, Johna Locke'a, nie jest czymś, co może zastąpić nam wierzenia. Tolerancja, jak pisał, jest zgodna z Ewangelią Jezusa Chrystusa i prawdziwym rozumieniem ludzkości. Wydaje się potworne, aby ludzie byli tak ślepi, aby nie dostrzegali konieczności i korzyści z niej płynących w tak jasnym świetle. William Magnussen, autor książki Prawo i Bóg, wykazuje nierozerwalny związek wiary z prawem, na którego zresztą, na fundamentach wiary stanęła. Zachodnia demokracja. Ateńczycy, pisze, wielbili swoje demokratyczne prawa z religijną czcią. Grecka mitologia głosiła, że Zeus, król bogów, jako pierwszy dał człowiekowi prawo. Arystoteles napisał: Wiara sprawiła, że prawo stało się możliwe, bo tak jak człowiek jest najlepszym ze zwierząt, gdy jest udoskonalany, pisał Arystoteles, tak jest najgorszym ze wszystkich, gdy jest oderwany od wierzeń. Te same prawa naturalne, zakręt po zakręt, pozwalały nam wychodzić z największych opresji dziejowych, pokonywać najkoszmarniejsze doświadczenia. Przełamując zbrodnie na rozumie rewolucji francuskiej, pokonując niewolnictwo, odnajdują dość siły i ducha, żeby otrząsnąć się z bolszewickiej zarazy, faszystowskiego ludobójstwa zbrodniczego czy kolektywizmu maoistów. Wiktor Hanson w książce, którą już wspominałem, umierający obywatel, twierdzi, że nasza cywilizacja zatacza obecnie wielkie koło od tej ateńskiej demokracji z powrotem do społeczeństw przeddemokratycznych, do społeczeństw plemiennych społeczeństw pozbawionych tej moralnej ciągłości. Feliks Koneczny, wybitny polski historyk dziejów, który tworzył na przełomie XIX i XX wieku, twierdził, że plemienność nie jest czymś, co przemija, coś, co powinniśmy kojarzyć z jakimiś pradawnymi jaskiniowcami, zbieractwem, prymitywnymi ludami. Taki porządek może powracać. To jest raczej porządek społeczno-polityczny, który jest po prostu oparty na więzach krwi, rasie, wspólnocie klasowej czy nawet narodowej, Niż coś, co było i nie wróci. Takim plemiennym porządkiem politycznym była na przykład komunistyczna Rosja, która oparta była o klasową plemienność. Oczywiście, jak pamiętamy, na koniec niewiele to miało wspólnego z konfliktem klas, ale semantyka rzeczywiście odnosiła się do klasycznego modelu budowania wspólnoty na niechęci do innych. Do kapitalistów, do Żydów, do Polaków, do czego tam jeszcze. Zmieniała się osnowa, ale Filemienna natura rosyjskiego ustroju, jak widzimy, została. Widmo nawiedza Europę. Widmo komunizmu. Pamiętacie Państwo, tak zaczynał się manifest komunistyczny Marksa. Ale czym było to widmo? Niczym innym jak negacją ateńsko-chrześcijańskich norm demokratycznego współżycia. Zniesienie własności prywatnej miało położyć się, pamiętamy, kres alienacji społecznej. Rozmontowanie więzi rodzinnych miało położyć kres wyzyskowi dzieci przez rodziców i żon przez mężów. Wszyscy pamiętają też ostatnie słowa manifestu komunistycznego, który kończył się apelem do proletariuszy, żeby się wszyscy połączyli, ale zdanie poprzedzające to połączenie jest krytyczne tak naprawdę dla zrozumienia plemiennej natury komunizmu. Cele mogą zostać osiągnięte jedynie poprzez siłowe obalenie wszystkich istniejących warunków społecznych. Wszystkiego, co z tego bezładnego pudła ludzkich puzli czyni nas wspólnotę. Czyli świata, gdzie choć każda jednostka może być indywidualnością i każdy może różnić się od siebie rozmaitymi cechami, wadami. Ale razem stanowimy wspólnotę opartą na tym samym systemie wartości. To z nas czyni cywilizację. Dla Marksa wrogiem ostatecznym był właśnie starożytny system wartości moralnych. Marks doskonale rozumiał, że nie da się zrobić rewolucji bez odrzucenia porządku opartego na prawie naturalnym. Zresztą argument ten pół wieku później rozwinie włoski socjalista Antonio Gramsci, który twierdził, że przyczyna dla której nie doszło do rewolucyjnego zrywu, jak zapowiadał Marx przy okazji pierwszej wojny światowej, w naszych zaszłościach kulturowych. Człowiek, pisał, jest przede wszystkim umysłem, świadomością, to znaczy, że jest wytworem polityki, a nie natury. Gramsci pierwszy mówił tutaj o wędrówce przez instytucje, politycznym rozmontowywaniu wszystkiego, co żeśmy odziedziczyli, wszystkiego, co łączy nas z historią, ze starożytną cywilizacją Zachodu. Gramsci zmarł w więzieniu Mussoliniego, ale jego filozofia była kontynuowana przez e, tak zwaną grupę frankfurcką. Grupa niemieckich uczonych, profesorów, filozofów, pod duchowym przywództwem Maxa Horkheimera, który stworzył też koncept teorii krytycznej. Czyli, że istotą poznawania historii jest umiejętność do jej krytykowania przez pryzmat... Poszkodowanych w historii. W końcu zawsze w historii był i będzie ktoś poszkodowany, i zawsze będzie można odrzucić wszystko, co było święte w naszych dziełach. Poszkodowane to już te grupy miały dalej organizować się w odrębne tożsamości coś właśnie na wzór plemiennych organizacji, których istotą bytu będzie konflikt z innymi grupami. I ostatecznie ma to rozsadzić. Wspólnotę, jak pisał, zbudowaną na historycznym fałszu i krzywdach innych. Uczeni szkoły frankfurckiej uciekli z Niemiec po dojściu Hitlera do władzy i wylądowali w Ameryce. Tu na nową gwiazdę całego ruchu wyrósł Herbert Markus, protoplasta nowej lewicy. To była szczególna indywidualność, która wojny tożsamości oparła na freudowskich niepokojach. Markus napisał książkę Eros i Cywilizacja, w której argumentował, że represyjna seksualność zniszczyła ludzkość i że tylko uwolnienie człowieka od jego wiktoriańskiej, czy pruderyjnej mentalności może spowodować ruinę tego dziwnego seksualnego świata, na której powstanie nowy, lepszy. Wszyscy po prostu byliśmy ofiarami fałszywej seksualności. Seks uważał Markus, służył w kapitalizmie do robienia dzieci i stawał się obowiązkiem takim jak odbijanie karty w fabryce. Ciało w całości stanie się przedmiotem kateksji, pisał, czyli rzeczy, którą należy się cieszyć. Narzędziem przyjemności. Każdy sam sobie będzie wybierał, co go pobudza seksualnie i co ma zamiar sobie potem w przyszłości z tym robić. Celem seksu jest seks. A nie prokreacja. Jak tylko to sobie uświadomimy, to ogarnie nas pełna szczęśliwość, przekonywał do swojej nowej religii Markus. Jeżeli zrzucimy z siebie bariery absolutnej satysfakcji, to nikt nie będzie mógł ich wykorzystywać do alienowania ludzi. Seks nas wyzwolił. Make love, not war. To tylko jedno z nośnych wtedy haseł Markusa. Do niego należał też termin represyjna tolerancja. Twierdził, że tolerancja wymaga uwaga, nietolerancji wobec historycznych dogmatów kulturowych, które uwięziły człowieka w tej dziwnej seksualności. Tolerancja represyjna musi być stosowana wobec tych, którzy narzucają ludzkości tradycyjne role i stają na drodze do wyzwolenia seksualnego. Destrukcja praw podstawowych nic nowego. Staliniści, jak i maoiści też opowiadali się za destrukcją jako drogą do wiecznego pokoju. Przypomnę taki wielki komunista Grigori Zinowiew, jeden z pierwszych członków biura politycznego, który oczywiście potem zbadany przez Stalina, był twórcą e, konceptu czerwonego terroru, pisał musimy przekonać do siebie 90 milionów ze 100 milionów mieszkających w Rosji sowieckiej. Co do reszty, nie mamy nic do powiedzenia. Muszą zostać unicestwieni. To był koncept tej totalnej destrukcji. U Markusa, zachłysnięte seksualną beztroską, wyzwolone jednostki miały dalej łączyć się w tożsamości podobnie czujących. Plemiona raz, płci, miłosnych kreacji. Profesor Kimberly Crenshaw z Uniwersytetu w Kolumbia tworzy już od jakichś 20 lat, i już sam niedawno doszła do wniosku, że każda z tych wyzwolonych tożsamości sama jest zbyt słaba, żeby wyzwolić świat ze starożytnych kanonów. Konieczna jest coś w rodzaju koalicji wszystkich wyzwolonych wspólnota plemion walk intersekcjonalny ruch z własną teorią naukową gender o współistnieniu różnych plemion płciowych seksualno-obyczajowych, elgietyków, do którego z czasem dołączyły rasy, kasty ideologiczne, czy nawet klimatyści. Rzeczywistym celem, jak przyznaje Crenshaw, jest zepchnięcie do defensywy wszystkich, którzy nie są członkami tych intersekcjonalnych grup. Zmusić ich do wyrzekania się swoich przywilejów obywatelskich, czyli Usuwania z życia publicznego wszystkich i wszystkiego, co łączyło ich jeszcze z dawnym obywatelskim światem. Biali muszą zrzec się swojego białego przywileju, pisze, lub zostać wyrzuceni za nawias społeczeństwa. Mężczyźni muszą uznać swoją toksyczną męskość. Wspomniany Viktor Hanson uważa, że ogromne znaczenie, jakie progresywne środowiska przywiązują na przykład. Do legalizacji nielegalnych imigrantów, to też jest nic innego jak próba zdemontowania starożytnego konceptu obywatela. Coś, co przez setki lat było fundamentem zachodniej cywilizacji, takiego naturalnego prawa do poczucia bezpieczeństwa i przynależności w bliskiej nam właśnie społeczności, państwie czy w narodzie. Council Culture Crenshaw e, ma być narzędziem dyscyplinującym wszystkich knogły, ma izolować i stygmatyzować. Każdego, kto nie podporządkuje się tej nowej manii słowotwórstwa, walki z zaimkami, nowej nomenklaturze i nowej kulturze relatywizmu. Jednocześnie totalna krytyka kulturalna, rasowa, płciowa, która uczy nienawidzieć każdego, kto jest pasem transmisyjnym do cywilizacji starożytnej myśli, która nas gdzieś jeszcze kiedyś uformowała. Wybitny student Sarta Edward Said. Umiędzynarodowił swego czasu egzystencjalne pojęcie kultury wykluczenia, głosił konieczność rozmontowania wszystkich krytycznych aspektów zachodniej cywilizacji, żeby stworzyć warunki do budowania nowego, sprawiedliwego ładu politycznego, języka, kultury i polityki. Jego najważniejsza praca, orientalizm, robiła karierę na zachodnich uczelniach, była taką podstawową lekturą. Na zajęciach z przemian ideowych. Na orientalizmie właśnie wychowały się pokolenia współczesnych profesorów, polityków, aktywistów i dzieci aktywistów i dzieci polityków. Teraz, po co ja to wszystko opowiadam? To jest zaledwie tło do nowego cyklu wolności w remoncie. Opowiesz, jak demontaż zachodniego porządku moralnego płynnie przeistacza się w ten nowy świat plemienny. Świat obudowany ideologicznymi. Formatami społeczno-ekonomicznymi, jak WOK, agresywnymi ruchami społecznymi, jak LGBTQ, Antifa, Black Lives Matter, klimatyczną anihilacją, korporacyjnymi też narzędziami, jak ESG. Im silniejsze te narzędzie, tym większe zostawiają pustkę moralną, wypędzają nas w ten stan właśnie bezsilności, desperacji i przekonania o zbliżającej się katastrofie. To jest tło do zrozumienia przemian w naszym też najbliższym otoczeniu. Unii Europejskiej. O czym będzie w kolejnych odcinkach Wolności w remoncie. I zapraszam już na kolejny odcinek na kanale Wolności w remoncie na YouTube oraz na Spotify i w podcastach iTunes.